Kolejny dzień festiwalu zdominuje twarz. Film Małgorzaty Szumowskiej. Po sukcesach w Berlinie, po pokazach w Moskwie, teraz Kraków i Netia off camera. A pierwszą przepytywaną będzie aktorka Agnieszka Podsiadnik. Droga Pani Agnieszko, gdybyśmy mieli określić ten film, to jest współczesna baśń. Tak, jest to rodzaj baśni, nawet może nawet swego rodzaju przypowieść. I jak to w baśniach bywa, jest ona i straszna, i śmieszna. Myślę, że dzięki formie, którą ma ten film i właśnie dzięki tej formie, która czyni z tej historii przypowieść, też ten film tak dobrze się komunikuje na całym świecie. Możemy zapytać i poprosić, żebyś opowiedziała, kim jest Twoja bohaterka w filmie Twarz? To jest siostra głównego bohatera i relacja między rodzeństwem jest też, no, mogę powiedzieć, fundamentalną relacją dla tego filmu. Bardzo brata wspiera, a w momencie wypadku mam wrażenie, że nawet jeszcze bardziej. Czy ona jest taką jedyną sprawiedliwą w tym świecie? Mam wrażenie, że jako jedyna ma odwagę nazywać rzeczy po imieniu. Czyli gdybyśmy chcieli opowiedzieć, o czym jest Twarz, to jest o nietolerancji, o odmienności, o zderzeniu się z odmiennością. Myślę, że to też jest film o tęsknocie i o samotności też, a dzięki tej formie, którą ma film, staje się opowieścią nierealistyczną. Warto czasem popłynąć pod prąd. Agnieszka Podsiadnik, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Na placu Szczepańskim. Dziękuję bardzo. Czekam teraz na Małgorzatę Gorol, która w filmie Twarz gra jedną z głównych ról kobiecych. Z nią postanowiłem porozmawiać o prawdziwej aktorskiej niezależności. Pojawia się Szumowska podobno w teatrze na próbie, tak? I od razu się w tobie zakochuje artystycznie. Tak, jestem aktorką debiutującą u Szumowskiej. To Szumowska dała mi szansę, to Szumowska mnie znalazła, to Szumowska mnie odkryła i jestem wdzięczna i ta wdzięczność będzie nieustająca. Wiesz, ty jesteś taka dresiara na scenie, taka energiczna, tak graj. Czy to była wskazówka reżyserska Małgorzaty Szumowskiej? Mniej więcej, tak. Zapytałam Małgosię, czy rzeczywiście, że ja naprawdę mogłam zagrać dresiarę. Ona powiedziała, że to było dla niej oczywiste, ponieważ trzeba mieć energię na ekranie. Ja tą energię na ekranie mam, że dresiary po prostu nie mogłaby zagrać jakaś mimoza. Chciałam pojawić się pierwszy raz na ekranie w ważnym filmie u ważnego reżysera, który będzie jakąś wypowiedzią. Czy film Twarz, jak zobaczyłaś go w całości, na spokojnie, jakie wzbudził w tobie uczucia i co to jest za przypowieść, gdybyś go zinterpretowała? Widziałam ten film niemalże już 4 razy. Następnym razem widziałam go w Berlinie. Były takie emocje, jakby to było fajnie, że ludziom się podoba, że są reakcje. Bardziej to przez lustro oglądałam. Tak. Jestem też dumna z tego filmu. Ja czuję wielką satysfakcję, że akurat w nim gram. Małgosia Gorol, dziękujemy bardzo. Za chwilę Mateusz Kościukiewicz. Zapytam go o to, jak to się stało, że utwór grupy Metallica znalazł się w filmie Twarz. Oraz jak to się dzieje i jak się gra, gdy aktor traci takie walory jak z jednej strony mimika twarzy i głos. Czyli Mateusz Kościukiewicz w kinie pod baranami. Mateusz Kościukiewicz, dzień dobry, witamy. Witam, dzień dobry. Podobno w Niemczech wasz film jest wyświetlany pod tytułem nie twarz, tylko ryj albo gęba. Czy to jest tytuł wymyślony przez Jerzego Skolimowskiego? Tak, Jerzy, jak obejrzał nasz film na zamkniętym pokazie, stwierdził, że ten film powinien mieć taki tytuł. Udało nam się ten tytuł zrealizować w promocji zagranicznej. Na naszym lokalnym rynku stwierdziliśmy, że może być to zbyt wulgarny tytuł, zbyt odrzucający, więc jest ten tytuł pierwotny, który miał być. Dla ciebie jako aktora to była po pierwsze interesująca rola, a po drugie brak mimiki i niemal nie posługiwałeś się dialogiem w drugiej części. To było wyzwanie czy trudność? Wielkie, ogromne wyzwanie aktorskie, bardzo wymagające. Aha. Wymagające też zastosowania bardzo wyrazistych, mocnych środków aktorskich. Ja zamknięty za maską czułem się niezwykle samotny, zwykle aktor w ogóle jest taką, powiedzmy, osobną dość istotą. Schowany za tą maską, osamotniony, poddawany bezpośredniej ocenie, dostrzegłem jakby esencję tego zawodu, esencję jakby pewnego przeżycia, które z tym zawodem jest związane. I to naprawdę ogromne doświadczenie dla mnie, które nam będzie rzutować na wszystkie kolejne rzeczy, które będę robił. A sama ta maska dużo czasu ci zabierała poza graniem i realizowaniem planu na przygotowanie do tego? Wymagało to oczywiście jakiegoś nadekspresjonizmu,
jakiegoś ekstremizmu emocjonalnego, żeby tą maskę uruchomić, żeby tą maską zawładnąć. Sam okres przygotowań trwał około 3-4 godziny, potem około 12 godzin planu i jeszcze demaskacja, demakijaż. W Berlinie sukces. Po pierwsze, przez duże S, tak? Potem udane pokazy w Moskwie na festiwalu i teraz Kraków, Met Ja auf Kamera. W Polsce jednak film wzbudza kontrowersje. Dla świata jest czytelny, dla nas kontrowersyjny? Może troszkę mamy mniej dystansu do siebie. Dla krytyki europejskiej ten film został przyjęty jako, powiedzmy, taka szeroko pojęta alegoria upadku neoliberalnych wartości, regresu demokracji wynikającego z tego populizmu. Utwór grupy Metallica w waszym filmie? Jak to się stało? No to dość niezwykła historia w sumie. Metallica była absolutnie poza zasięgiem finansowym. Pokazaliśmy im kawałek filmu, opisaliśmy, o czym to jest, kim jesteśmy, co robimy, no, że nie mamy kasy, mówiąc w skrócie. Ale bardzo chcemy. Ale bardzo chcemy i też oferujemy jakąś taką wartość artystyczną, prawda? Aha. No i oni zapalili się do tego pomysłu, wysłali nam wiadomość, że może chcecie materiał z naszej nowej płyty, tak po prostu jakoś, za jakąś symboliczną kwotę. No i mamy film polski, w którym ścieżka dźwiękowa jest z udziałem Metallica. Mateusz Kościukiewicz, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Zajęty, zalatany, ale miło Cię widzieć. Na festiwalu to sama przyjemność. Dziękuję. Dziękuję bardzo.